Proszę Państwa, jesteśmy już w komplecie. Czekaliśmy na naszego znamienitego gościa, gościa prezydenta Grzegorza Sapińskiego, a jest nim jego ekscelencja biskup kaliski Edward Jan. Jak witamy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, cieszę się bardzo, że w imieniu pana prezydenta mogę powitać wszystkich Państwa, abyśmy wspólnie dokonali dziś otwarcia Kaliskiego Domu Seniora przy ulicy Częstochowskiej 140A. Pan prezydent Grzegorz Sapiński, kiedy rozpoczynał swoje działania i tę kadencję, mówił od początku, że jednym z jego priorytetów jest dbanie o sytuację kaliskich seniorów. I to nie jest, proszę Państwa, działanie przypadkowe, że tu dzisiaj jesteśmy. To jest elementem wielkiego procesu, jaki jest polityka senioralna w mieście Kaliszu. Zanim oddam głos panu prezydentowi, chciałam przedstawić osoby, które są z nami dziś, a które zaprosił pan prezydent, aby razem z nim uczestniczyły w tym przedsięwzięciu. Wspomniałam już jego ekscelencję księdza biskupa. Jest z nami również pani Marzena Rudnicka, prezes zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Jest z nami pan wiceprezydent Tomasz Rogoziński, jest z nami również pani skarbnik Irena Sawicka, są radni Rady Miejskiej Kalisza, bardzo miło mi jest gościć wszystkich Państwa, są również przedstawiciele wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych miasta Kalisza, które odpowiadały za wykonanie tego przedsięwzięcia, ale przede wszystkim, raz jeszcze podkreślam, są kaliscy seniorzy, lokatorzy, którzy wprowadzą się do tego pięknego budynku. Bardzo gorąco witam. Witam też kaliskich dziennikarzy, że zechcieli również przybyć do nas. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję przede wszystkim za przybycie. Cieszę się, że dzisiaj no tak naprawdę oficjalnie możemy wystartować z naszym programem Kalisz Seniorom. Wiele rzeczy od początku tej kadencji udało nam się wprowadzać. Jesteśmy już na tym etapie, że wreszcie możemy dawać klucze mieszkańcom potocznie nazywanego Domu Seniora, bo całość i ta nowa nazwa będzie zależała właśnie od tych mieszkańców. Będziemy oczekiwali od Państwa propozycji, tak żeby każdy kolejny dom seniora również według takiego sposobu znajdował swoją nazwę. Natomiast chciałem w kilku słowach dosłownie powiedzieć o naszym programie Kalisz Seniorom. Najważniejsze przesłania dotyczące programu to to, że dziś rozpoczynany projekt Kalisz Seniorom jest, zawsze powtarzam to, że często w społeczeństwie zapomina się o osobach starszych, a jest to grupa, która zasłużyła się dla miasta i to my mamy dług do spłacenia, wielki dług portem seniora, senior OK, i taki paszport każdy senior będzie mógł nosić przy sobie, gdzie będzie miał wszelkie ważne informacje, gdzie można będzie skontaktować się właśnie z organizacjami senioralnymi, z instytucjami, które mogą pomagać seniorom, i znajdą wszystkie informacje, na przykład kto może do Państwa domu przychodzić, i też nie chcę się powtarzać, bo tu pani prezes wszystko opowie. Zatem, szanowni Państwo, mamy znamienitych gości. Najznamienitsi dla nas oczywiście są seniorzy, więc cieszę się, że dzisiaj spotykamy się i to, o czym mówiliśmy od dawna, czyli pierwsze mieszkania, pierwsze te 38 mieszkań, 19 jednopokojowych i 18 dwupokojowych, staje się faktem. Zatem oddaję głos następnym osobom. Pani rzecznik, proszę bardzo o przekazywanie mikrofonu. Dziękuję panie prezydencie. Oddamy teraz głos pani Marzenie Rudnickiej,
Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło, panie prezydencie, księże, biskupie, szanowni radni, a przede wszystkim szanowni seniorzy, szanowne media. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z państwem. Powiem parę słów o Krajowym Instytucie Gospodarki Senioralnej, dlatego że jest to organizacja pozarządowa, którą ja jestem matką założycielką, jestem jedną z czterech założycieli i cały czas od początku ten instytut prowadzę. I w ogóle pomysł na to, żeby założyć Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, powstał we współpracy z samorządem. Na Opolszczyźnie przygotowywaliśmy program depopulacyjny związany ze starzeniem się społeczeństwa. Przygotowaliśmy wspólnie z nimi takie dobre rozwiązania, które powiedzieliśmy, one nie mogą zostać u nas w szufladzie, one nie mogą zostać tylko w szufladzie marszałka. Musimy się dzielić dalej i robić to na poziomie kraju. I tym sposobem właśnie działamy, współpracujemy, jesteśmy takim pomostem między seniorami, czyli współpracujemy z organizacjami senioralnymi w całym kraju, ale również i lokalnymi, z gminnymi radami seniorów, z uniwersytetami trzeciego wieku. I tam poznajemy potrzeby seniorów. Później te potrzeby seniorów zanosimy do samorządów, czyli do władz miast i do władz gmin, ale też i do dużych firm, do mniejszych firm lokalnych, gdzie mówimy, słuchajcie, trzeba zmienić te produkty, trzeba zmienić te usługi, albo trzeba budować więcej dziennych domów seniora, albo całodobowych, albo takich jak tutaj, bardzo innowacyjny pomysł na po prostu mieszkania dla seniorów, czyli formuła, z którą się rzadko jeszcze w Polsce niestety spotykamy. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo Syn Twój, Jezus Chrystus, stał się człowiekiem, zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej. Spojrzyj z miłością na te mieszkania, obdasz je obfitym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie wraz z domownikami, udziel im pokoju, radości w Duchu Świętym. Wspomagaj we wszystkich przedsięwzięciach, broń przede wszystkim od niebezpieczeństwa, daj moc wiary, aby tutaj panowały chrześcijańskie obyczaje przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego niech stąpi na ten dom, na jego mieszkańców, pozostanie na zawsze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Święty Józefie, Święty Janie Pawle II, Panem Bogiem. Przestań. Czyli szczęścia. Szczęśliwa jestem. Naprawdę. Wreszcie, żeśmy doczekali. Jak długo państwo czekali na takie mieszkanie, na takie warunki? Na takie warunki 28 lat. 28 lat. 28. Gdzie wcześniej państwo mieszkali? Na Grodzkiej 8-4. Jakie tam były warunki? Okropne. No to bez porównania.
Jeden pokój, jeden piecyk i jedno okno. Trzy pomieszczenia, wszystko jedno było. I było te troszeczkę pociągam, to jakby wodą polarysiany. Ani wilgoć była niesamowita. Ja się to przeziębiałem najwięcej. Bo musiałem trzy razy palić, nieraz nie było zimno piecu. Jeden piec był na trzy ogrzewania. Gaflowy. 2 tony miesięcznie rocznie poszło. A drzewa to się nie mówi. Ściany były tak, wszystko musiałem remontować od podstaw. Żyłem gołe mieszkanie 28 lat temu. Pracowałem jako kierowca, zawodowy, później w ochronie robiłem i pracowałem do 75 lat.